Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o drodze synodalnej, o tym, czy sama metoda wprowadzania pewnych zmian w Kościele, którą nazywamy właśnie drogą synodalną, jest metodą, która rokuje, że będą to dobre, czy może raczej, że będą to bardzo złe zmiany. Zapraszam. Chciałbym w tym materiale porównać drogę synodalną, czyli metodę, którą papież Franciszek obrał jako najwyraźniej najbardziej adekwatną do wprowadzenia tych dostosowanych do współczesnego świata zmian w Kościele, do pastoralności Soboru Watykańskiego II. Wydaje mi się, że jest tutaj pewna paralela pomiędzy Soborem Watykańskim II, a konkretnie jego pastoralnością, a obecną drogą synodalną. Uważam, że jest to ten sam sposób reformowania Kościoła. Co mam konkretnie na myśli? Aby to zrozumieć, muszę najpierw wyjaśnić, jak postrzegam tą pastoralność Soboru Watykańskiego II. Otóż nasz założyciel, gdy opowiadał o Soborze Watykańskim II, w pismach, w których o tym traktuje, mówi o tym, że gdy pojawiały się ze strony, powiedzmy, tej bardziej konserwatywnej głosy, że tutaj należałoby na przykład potępić komunizm albo w ogóle potępiać jakieś błędy, no to wtedy odpowiedź większości ojców, czy powiedzmy tego bardziej modernistycznego skrzydła ojców soborowych, że nie, to jest taki sobór pastoralny, czyli w domyśle niedogmatyczny. I ponoć bardzo wyraźnie podkreślano wtedy, że oczywiście my w ogóle nie negujemy nic z tego, co było wcześniej i że wszystkie te potępienia wcześniejsze obowiązują. Oczywiście cała ta dogmatyka, wszystko to jest dobre i nie ma tutaj nic do zarzucenia, ale my chcemy teraz zrobić taki sobór, który będzie bardzo konkretnie na te właśnie czasy. On ma podkreślić to, co jest pastoralnie właśnie w obecnych czasach potrzebne. A więc nie chcemy, nie, absolutnie nie chcemy zmieniać doktryny, nie chcemy absolutnie wprowadzać żadnych nowych doktryn, dlatego też nie chcemy nic potępiać. Chcemy pokazać Kościołowi, chcemy pokazać kapłanom, jak mają wyjść teraz do tego współczesnego świata i głosić Ewangelię. Jest to obrona Soboru, którą do dzisiaj można spotkać. Na zasadzie, że on właśnie nie miał z doktryny zmienić, tylko miał przekazać konkretne wskazówki, jak do współczesnego człowieka przemówić. No i to wszystko brzmi, powiedzmy, że jeszcze być może nie podejrzanie. Natomiast jeśli użyje się takiej retoryki, no to ona może posłużyć do tego, że ten sobór po prostu nie będzie się zajmował doktryną, nie będzie niczego potępiał, nie będzie niczego dogmatyzował, tylko będzie mówił właśnie o, powiedzmy, bardziej praktycznych wskazówkach. Najważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy po Soborze Watykańskim II nagle się okazuje, że większość hierarchii kościelnej nie cytuje już prawie niczego innego poza Soborem Watykańskim II. Jak wcześniej miał on być po prostu soborem pastoralnym, w domyśle nie dogmatyzującym, nie potępiającym, tylko dającym wskazówki pastoralne na obecne czasy, tak po samym Soborze staje się on powoli niejako hiperdogmatem. Co to znaczy? Co mam na myśli, gdy o tym mówię? Mam na myśli to, że nagle nie staje się już w nauczaniu i życiu kościelnym, życiu Kościoła, nie staje się już najważniejsze, czy człowiek faktycznie głosi naukę Pana Jezusa i duszę do zbawienia prowadzi, tylko czy realizuje postanowienia Soboru Watykańskiego II. Nagle prześladowani nie są ci, którzy robią najbardziej dziwne rzeczy z liturgią, przebierają się za klaunów i tak dalej, i tak dalej. Tych nadużyć było naprawdę bardzo dużo i
restrykcje, które spotykały tych, którzy się ich dopuszczali, były bardzo małe, co widzieliśmy niedawno bardzo wyraźnie na przykładzie arcybiskupa Rysia. Natomiast ci, którzy nie chcieli przyjąć tych reform posoborowych, którzy byli sceptyczni wobec nowej mszy, ci byli nagle potępiani i ich spotykały najcięższe kary kościelne. Czyli, żebyśmy dobrze zrozumieli, najpierw wprowadza się pewien dokument kościelny i mówi się, nie, on w ogóle nic nie zmieni. To tylko takie pastoralne wskazówki, a później te pastoralne wskazówki traktuje się jako najwyższy wyznacznik wiary. Jako to, co faktycznie decyduje o tym, czy ktoś jest katolikiem, czy nie. I nagle to właśnie posłuszeństwo soborowi jest najważniejsze. I nagle to, co wcześniej było pastoralnymi wskazówkami, staje się w praktyce, w życiu kościelnym, najwyższymi dogmatami. Jest wprawdzie naturalne, że gdy mamy do czynienia z soborem, no to w epoce po tym soborze jest naturalne, że cytuje się najwięcej właśnie ten sobór. Natomiast w momencie, w którym nie cytuje się praktycznie niczego innego, a co więcej, dochodzi się do wniosków, które są sprzeczne z poprzednimi dokumentami magisterium, jak to było na przykład w przypadku Sylabusa, ale tych przykładów jest naprawdę bardzo dużo. Odsyłam do mojego materiału zbiór wszystkich błędów, właśnie poświęcony tym sprzecznościom pomiędzy Soborem Watykańskim II a Sylabusem. A więc to, co wcześniej miało być tylko pastoralnymi wskazówkami, w praktyce, w epoce posoborowej stało się najwyższym wyznacznikiem wiary. I nie ten był podejrzany, nie ten był niebezpieczny, kto negował bóstwo Chrystusa, kto negował zmartwychwstanie Chrystusa, jak to robi kardynał Kasper. Nie ten, kto nie wierzy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poważny zarzut można postawić kardynałowi Müllerowi, który uchodzi za takiego konserwatystę w niektórych kręgach. On w swojej książce poświęconej Eucharystii, gdy wyjaśnia obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, używa wszystkich możliwych pojęć, tylko nie właśnie transsubstancjacji, to znaczy wyjaśnia na wszystkie możliwe sposoby, bardziej symboliczne, mniej symboliczne, obecność i tak dalej, ale o istotowej obecności Pana Jezusa, substancjalnej obecności jakoś powiedzieć nie chcę. W którymś z moich materiałów dawałem do linki do tekstów, które na to wskazują, właśnie na problemy z wiarą w dziewictwo Najświętszej Maryi Panny i w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie właśnie u kardynała Müllera, który za Benedykta XVI został ustanowiony prefektem kongregacji nauki wiary. Przekopiuję te linki jeszcze raz tutaj pod tym materiałem. Wydaje mi się, że to był materiał Modernizm dzisiaj, czy herezja modernizmu dzisiaj. Przekopiuję, także kto chce, może sobie je sprawdzić. One są w języku angielskim, jeśli dobrze pamiętam. Więc nie ten stawał się w epoce posoborowej podejrzany, kto negował podstawowe prawdy wiary. Można zostać było prefektem kongregacji i nauki wiary za czasów tego najbardziej konserwatywnego papieża w epoce posoborowej, nie wierząc ani w dziewictwo Najświętszej Maryi Panny, ani w rzeczywistą obecność, a przynajmniej pisząc o tym książki i nie potwierdzając jednoznacznie swojej wiary, krążąc gdzieś tam wokół tego. Ale gdy tylko człowiek wyraził wątpliwość co do faktycznie duszpasterskiej skuteczności posoborowych reform, wtedy od razu stawało się wyklętym w hierarchii Kościoła katolickiego i już droga do jakichkolwiek urzędów była zamknięta, a jeśli tylko się stanowczo pewne współczesne błędy potępiało, jak na przykład właśnie wolność religijna, odsyłam do materiału Bezbożna wolność, co dokładnie tutaj zostaje potępione, jak również do materiału o Sylabusie, o którym już mówiłem. Jeśli tylko o tym się mówiło, czyli mówiło się o rzeczach, które są prawdami wiary, w zasadzie dogmatami wiary, to za to można było otrzymać kary kościelne, za to można było być prześladowanym, jak to było w przypadku naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre'a. A więc chodzi mi tutaj o to, żeby pokazać, że pastoralne wskazówki posłużyły później, czy stały się w praktyce hiperdogmatem nowego posoborowego kościoła. Najpierw uspokajano tych, którzy
na Soborze Watykańskim II mieli wątpliwości, czy na pewno należy tylko pozytywnie mówić o innych religiach, czy na pewno należy mówić o tym, że człowiek ma faktycznie prawo do tego, wewnętrzne prawo wynikające z samej jego godności, żeby błądzić. To uspokajano właśnie słowami, że to tylko takie pastoralne wskazówki. Chodzi o to, żeby wyjść tylko teraz do tego świata i pokazać to nowe, przyjazne oblicze Kościoła. My nic nie zmieniamy w prawdach wiary, my tylko robimy takie pastoralne wskazówki. Najpierw uspokajano, później pastoralne wskazówki stały się najwyższym wyznacznikiem nowej, posoborowej wiary. Uważam, że analogicznie do tej sytuacji będzie teraz z drogą synodalną, że ta reforma postąpi, czy będzie działała dokładnie w ten sam sposób. Papież przecież, no ja nie zmieniam, może powiedzieć, ja nie zmieniam w ogóle żadnych prawd wiary. Ja po prostu chcę, żebyśmy tak dyskutowali, tak otwarcie dyskutowali. Co to oznacza? To oznacza, że każdy najbardziej modernistyczny biskup może w tej chwili zgłosić swoje herezje, może wpuszczać na kazalnicę do swojej archikatedry protestanckich, w cudzysłowie, biskupów, żeby ci głosili tam swoje herezje, bo my tylko dyskutujemy. Bo tu nie o to chodzi, żeby ustanawiać jakieś dogmaty. Nie, nic nie podważamy, absolutnie nic nie podważamy, tylko tak sobie dyskutujemy o tym, jak dzisiaj właśnie do człowieka dotrzeć. Moim zdaniem skończy się to tak samo. My sobie tutaj tylko tak dyskutujemy, tak sobie luźno rozmawiamy, wysnuwamy różne tezy teologiczne, a bardziej nawet praktyczne, właśnie pastoralne. Zastanawiamy się, jak to życie Kościoła najlepiej uregulować właśnie w obliczu tych współczesnych wyzwań. W ogóle nic oczywiście w doktrynie, nie, żadnych dogmatów nie podważamy, ale tutaj właśnie ten powie to, tamten powie tamto, tutaj każdy właśnie ten, kto chce, czyli powiedzmy ci najbardziej modernistyczni biskupi, wrzucą tam ze swoje najbardziej modernistyczne tezy, pozwolą tym protestantom mówić i później te dokumenty, właśnie dyskusje, owoce tej dyskusji, jakże płodne jest całą pewnością, zostaną jakoś przesłane do papieża. On je podsumuje tak i powie, że właśnie tutaj wspólnie uradziliśmy, że należy do współczesnego człowieka przemówić w ten i w ten i w ten i w ten sposób. I to będzie najprawdopodobniej właśnie suma tego, co zostało powiedziane, a najbardziej aktywni w tym mówieniu będą najprawdopodobniej ci modernistyczni biskupi, ci bardziej modernistyczni, bo im bardziej zdecydowanie pasuje ta droga synodalna, ta droga dyskusji. No i władze rzymskie bardzo prawdopodobnie również później przy podsumowaniu tej drogi synodalnej, również jakkolwiek ono nie będzie wyglądało, no również raczej wykorzystają te informacje, które będą im bardziej pasowały. I później nagle bardzo łatwo może stać się to samo właśnie, co stało się z pastoralnym, duszpasterskim jedynie soborem, niepotępiającym, niezmieniającym nic w doktrynie. Może nagle się okazać, że oto w praktyce pod owocem drogi synodalnej są znowu takie hiperdogmaty. Że w praktyce ten, kto zanegluje coś, co tam właśnie uradził kardynał Marx i jemu podobni, i arcybiskup Ryś, że ten, kto to zaneguje, będzie nagle wyklęty. Bo myśmy tutaj uradzili, właśnie Kościół w dyskusji ustanowił jakieś nowe, wprawdzie nie dogmaty, ale pastoralne wskazówki, które będą tak ważne dla Kościoła, jak właśnie różnego rodzaju posoborowe reformy, jak posoborowe interpretacje Soboru Watykańskiego II, które wprawdzie autorytetu magisterialnego, jakiegoś szczególnego nie mają. To nie są dogmaty wiary, to miały być tylko pastoralne wskazówki. Ale w praktyce za ich krytykowanie człowiek dostawał, czy spotykały go kary kościelne. I moim zdaniem tutaj może być bardzo podobnie. Rzym uspokaja, że to chodzi tylko o takie pastoralne wskazówki, że my sobie tylko tak dyskutujemy. Ale owocem tego mogą być nowe hiperdogmaty, nowe wyznaczniki dla życia Kościoła i tego trzeba być świadomym, że w ten sposób już raz tą taką reformę przeprowadzono właśnie na Soborze Watykańskim II, już raz uspokajano wiernych, że to jest tylko takie właśnie, to są tylko pastoralne wskazówki i owocem tego były najbardziej tragiczne, najbardziej drastyczne reformy w historii Kościoła. Reformy, które w istocie są deformacją, które są wszczepieniem modernistycznej herezji, potępionej wyraźnie herezji do życia Kościoła. I podejrzewam, że
Tym razem stanie się to w sposób analogiczny, bardzo podobny i patrząc na całe życie Kościoła, na działania papieża Franciszka, na to, jak wygląda droga synodalna właśnie chociażby u nas w Polsce, uważam, że mam wszelkie prawo, żeby właśnie tak przypuszczać. I moim zdaniem każdy, kto jest przekonany, że nie, to właśnie nic się nie stanie, to będą tylko takie wskazówki, takie bez wielkiego znaczenia. Kościół tylko właśnie zastanowi się, jak dotrzeć do współczesnego człowieka i to nic wielkiego nie zmieni, co najwyżej właśnie sprawi, że Kościół bardziej do ludzi wyjdzie. Moim zdaniem takie podejście, takie myślenie jest absolutnie naiwne. My pamiętajmy o tym, żeby w pierwszej linii naszych dusz nie zaprzątać wielkokościelną polityką. My skupmy się na tym, co jest dla nas konkretnie najważniejsze, czyli na dobru naszej duszy. Dbajmy o naszą duszę, uczęszczając na mszę świętą, poddając się pod duszpasterstwo kapłanów, którzy katolicką mszę świętą odprawiają, którzy katolicką naukę głoszą, którzy w konfesjonale katolicką teologię moralną praktykują, którzy po prostu przekazują katolicką wiarę. Na tym się skupmy, na tym, żeby nasze dusze przepełniały się Chrystusem, żeby w naszych rodzinach królował Pan nasz Jezus Chrystus i żeby wtedy to Jego Królestwo rozszerzało się coraz bardziej. Módlmy się nieustannie za Kościół Święty, aby Pan nasz Jezus Chrystus zlitował się nad swoim Kościołem, ale nie pozwólmy się przerażać tym wszystkim wydarzeniom i tym wielkim zamieszaniom. Nie ma powodów, żeby się przerażać. Pan nasz Jezus Chrystus nigdy nie powiedział, że oto teraz będzie się Wam żyło przyjemnie i będzie miło. Wprawdzie może nie spodziewaliśmy się tak bardzo, że prześladowania będą dotykały wiernych ze strony samej władzy rzymskiej, ze strony samego papieża. Natomiast i to wykluczone w żaden sposób nie jest. Pan nasz Jezus Chrystus zapowiedział nam prześladowania, zapowiedział, że ludzie, gdy będą nas zabijać, to będą myśleli, że Bogu przysługę czynią. Pamiętajmy o tym, w tym wszystkim pamiętajmy oczywiście o słowach Pana Jezusa. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. I teraz w tych ostatnich chwilach już tego roku kościelnego, kiedy Kościół kieruje nasze myśli na rzeczy ostateczne, pamiętajmy, że każdy z nas stanie przed tronem Bożym, przed Bożym Majestatem, odpowie za swoje uczynki, każdy za swoje. Czyli my nie będziemy odpowiadali za czyny tych wszystkich, którzy Kościół niszczą. My zdamy sprawę z naszych czynów i zadbajmy o to, żeby nasze dusze były tak czyste, jak to możliwe. Spowiadajmy się, praktykujmy cnoty, walczmy z grzechem, na tym się skupmy, a już ci, którzy prowadzą wszystkie te rzeczy, które się dzieją teraz w Kościele, oni odpowiedzą za swoje czyny. Niech Pan Bóg będzie i dla nich miłosierny, ale pamiętajmy, że miłosierdzie nie neguje sprawiedliwości. My módlmy się, żeby hierarchia kościelna się nawróciła, żeby Pan Jezus zlitował się nad Kościołem, ale jeszcze raz powtarzam, nie bójmy się, nie przerażajmy się tego wszystkiego. Pamiętajmy, że dla nas najważniejsze jest to, żeby o naszą duszę zadbać, o duszę naszych najbliższych zadbać, o nasze, o najbliższe otoczenie, nasze rodziny zadbać, przede wszystkim o to dobro najważniejsze, o dobro duchowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.